prologiem, chociaż nie czytałem fabuły dokładnie, jaka jest. Zadzwonić. Nie wiem, co to jest. Lepiej nie tutaj. Każdy mógłby podsłuchać. Co to jeszcze mam? Terry gra. Lepiej nie tutaj. Każdy mógłby podsłuchać. A, każdy podsłuchuje, dobra. To wychodzimy stąd. Schody, wyjście. Zobaczymy, co tu jest. Zobaczymy gazety sobie. Jeszcze nie teraz. No jeszcze nie teraz. No kolego, no to co teraz chcesz zrobić? No. Leje jak cholera. Jeszcze się wrócimy na chwilę tam, może coś na schody pójdziemy. Lepiej pojadę windą. No nie, dobra, wychodzimy stąd, bo widzę, że on jest niezdecydowany, strasznie mu wszystko przeszkadza. A więc... A więc wychodzimy. Zapowiada się niezły ubaw. Mam bankomat, widzę. Trzeba bankomacik dziabnąć. O! Eskalacja przemocy w 2007 roku. Fala przemocy dolewająca ulicy Nowego Jorku. Nie opada. Policja podała, że w tym roku wzrośnie przemocy. Już jest wyższe niż w roku ubiegłym. Eksperci oceniają, że mamy tutaj do czynienia z całym względem zarządowym. Liczba omawianych czyn przez 30% w stosunku do roku 2006. Wielu sprawców to nieletni, to nawet młodzież. Liberali komentatorzy. Przyczyny takiego stanu rzeczy w perspektywie 5 oraz wystarczające stresy. Aha, czyli z tego co wiemy, to my będziemy walczyć z przestępczością i jak mówi nazwa gry, tytuł, to będzie z narkotykami i innymi paskostwami. No dobra. Jak to się stąd wychodzi? Bo nie wiem. Aha, tutaj, dobra. Tu jest sklep. Do bankomatu jeszcze podejdziemy. Wyciągniemy trochę kasy. Nie debet na koncie bankomat będzie miał. Mam, nie mam portfel wziąć. Nie mam więcej gotówki. O. Dobrze, że została mi jeszcze karta. Mamy kartę. Użyj. A ja PIN-u nie pamiętam. Obecnie żadne wypłaty nie są możliwe. Co to ma znaczyć? Tak, coś czułem, że debet na koncie, kolega zbankrutował. Pewnie to rzeczywiście awaria urządzenia. Spróbuję później. Dobra, idziemy do sklepu, ale nie wiem po co w ogóle. Zobaczmy, co tam mają. Jak dobrze pograć w co innego. Wystarczy mi złych wiadomości. Lepiej grać w co innego. Powiem wam, że grałem w Amnezję z Karolkiem 95. To wolę już coś, jakąś przygodową pograć. Strasznie. Można by otwierają trochę dopiero wieczorem. Tutaj nigdzie nie mam przejścia. A jest, przystęp promowa, czyli mam iść tam. Nie mam pieniędzy, nie wiem co zrobić. Mu coś jeszcze nie ma. Trzeba sobie zapytać. Zagadać do kogoś, tak myślałem. Nic nie ma. O, mamy linę ratunkową. Nie będę tego ze sobą taszczył. A jak ktoś wpadnie? Dzień dobry. Prom. Też na prom? Yeah.
Często pan pływa? Tak, często. Chyba nie grozi nam zatonięcie, prawda? A co? Nie umie pan pływać? Chciałbym tylko wiedzieć, czy ta łajba jest bezpieczna. Jest pan stąd, co? Nie, z Waszyngtonu. Okej. Ogromna stoima. Jak się umie pływać, to jest bezpieczne. Rozumie pan? Paskudna pogoda, co? Wygląda, jakby się świat walił. Niesamowita ta burza. Wie pan, czego naprawdę nie znoszę? Nie. Mówiali o pogodzie. Rozumiem. Przepraszam, jestem trochę zdenerwowany. Muszę trochę... Do widzenia. Przyciszyć dźwięki efektów i mowy podgłosić. Ledwo słyszę, co oni mówią. Jeszcze trochę, dobra. Powinno być okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Już lepiej. Pan też na drugą stronę? Mam taką nadzieję. Pogoda nie dopisuje. Wie pan, że pierwszy raz tym płynę? Aha. I to akurat w taką pogodę. Proszę posłuchać, jest bardzo wcześnie. Rozumiem. Nie jest pan rannym ptaszkiem. Ja też nie. Przepraszam, po prostu... Proszę pana... O! Słucham? Nic, nic. Z kimś pana pomyliłem. Prom nadpływa. Miłego dnia. Siema. Miłego dnia. Się patrzył w moją stronę. Może coś tam nie chciał. Nie będę tego ze sobą taszczył. Nie mogę wejść, ty też nic nie mogę iść. Niego chyba już wszystko pogadaliśmy. Dzień dobry. To wszystko. Do widzenia. Dzień dobry, do widzenia. Co pogadaliście sobie? Dobra. Czy mam teraz iść tutaj? Aha. Wyjść tyle do domu. Teraz jak ci pewnie ćpun wyskoczy, będzie nas dźgał. Albo jakiś dzik. Jakiś dzikering. Ale powiem wam, że on wygląda trochę jak bohater Matrixa Neo. Ta postać tak trochę przypomina mi go. Nie wiem jak wam. Nazwiemy go może, nie ma imienia, ale nazwiemy go Neo Daddy. On będzie od dzisiaj Neo Daddy. To musi być to miejsce. Nie wygląda zachęcająco. Więc dzisiaj masz na imię Neo Daddy. Neo Daddy, okej. Jakieś śmieci, kamera. Dobra, ciśniemy. Tak? Tu David McNamara. Jest pan umówiony? Tak, z doktorem Youngiem. W jakiej sprawie? Chciałbym to omówić z doktorem Youngiem. Jestem psychiatrą z Waszyngtonu. Mogę wejść? Strasznie leje. Proszę zaczekać. Proszę zaczekać. Jaka ochrona. Dzień dobry pani. Przed chwilą rozmawialiśmy przez interkom. No cóż, paskudna pogoda, prawda? Mam dużo pracy, panie McNamara. Proszę za mną. Jasne. Jednak nazywa się McNamara. Dość nieciekawe imię. Powiem doktorowi Youngowi. Ale będzie miał ksywkę Neo Daddy. Tak ode mnie. Przyszedł. Dobrze, dobrze. Tutaj, proszę pana, proszę podejść. Nasz wspaniały kolega z Waszyngtonu. Witamy. Wiele o panu słyszałem.